W poprzednim nagraniu mówiliśmy o tym, że będą wizy na Kubę. Te wizy elektroniczne, mówiliśmy na temat kart turysty, no i mamy, minęło kilka tygodni, a już mamy wprowadzone wizy elektroniczne na Kubę. Jest to nowość, wprowadzona dosłownie kilka tygodni temu. Możemy się pochwalić, że chyba byliśmy pierwszą agencją, która w Polsce oferowała te wizy. Jesteśmy świeżo po różnych szkoleniach, które ambasada przeprowadzała, natomiast dzisiaj będziemy przekazywać Państwu informacje, co to jest ta wiza elektroniczna na Kubę, jak wygląda procedura i jak do tej procedury możemy podejść. Dla formalności nazywam się Tomek, a dzisiaj jestem z Kasią. Dzień dobry. Pracujemy razem w Visa Service, gdzie na co dzień pomagamy w różnych sprawach związanych z załatwieniem spraw w ambasadach, ministerstwach i innych urzędach. Zanim przejdziemy do wiz kubańskich, zachęcam do subskrypcji kanału. Będziemy informować o różnych nowościach związanych z wizami, nie tylko. Mamy wizę na Kubę, ona zastępuje kartę turysty. Karta turysty w ogóle była takim trochę specyficznym dokumentem, niespotykanym chyba w żadnym innym kraju. Wyglądała jak czek, dosyć taki fajny. Natomiast teraz mamy e-wizę. Czym ona się w ogóle charakteryzuje i w jaki sposób można znaleźć jakieś analogie albo porównania do tej karty turysty, którą wcześniej otrzymywaliśmy? Wiza od karty turysty różni się praktycznie wszystkim, wszystkim wyglądem. Tak jak powiedziałeś, karta turysty była wydawana w formie czeku. Wiza jest wydawana elektronicznie, tak więc mamy tylko po prostu jedną stronę w PDF-ie. Jeżeli chodzi o karty turysty, była możliwość, żeby je nadrukować, była też możliwość, żeby wypełnić ręcznie. No, w przypadku e-wizy oczywiście aplikujemy tylko online. Różnica jest także w cenie. E-wiza kosztuje obecnie 22 euro i różni się też czas, kiedy taką e-wizę możemy przygotować pewnej karty turysty. Z kartami turysty to był dość specyficzny dokument. Było tak, że my tak naprawdę mogliśmy je sobie wystawić, kiedy chcieliśmy. Mogliśmy wystawić sobie rok przed podróżą, miesiąc przed podróżą, pół roku przed podróżą. Nie podawaliśmy tam żadnych dat. Wpisywaliśmy tylko tak naprawdę cztery podstawowe informacje i to było wszystko. Z e-wizą jest trochę inaczej, bo o ile tam możemy sobie taką aplikację zarejestrować wcześniej, no to sam już gotowy dokument z danymi klienta możemy przekazać w tym momencie 7 dni przed jego wylotem, a jeszcze dosłownie parę dni temu to było 72 godziny. No tutaj też się raczej spodziewamy, że to się może zmieniać. Natomiast no teraz ten czas, kiedy możemy taką wizę wysłać przed wylotem, jest no zdecydowanie krótszy. Ta procedura jest trochę taka podzielona na jakby dwa etapy, czyli na samym początku mamy zgłoszenie od Państwa i my Państwa dane rejestrujemy w systemie i do tych danych jest przypisywany numer wizy. Natomiast sam wydruk można zrobić tuż przed wylotem, bo karty turysty tak naprawdę jeszcze można wykorzystywać, natomiast zostało niewiele czasu chyba na wykorzystanie, tak? Tak, one działają tylko do końca roku, więc no jeżeli ktoś jeszcze planuje podróż w listopadzie, w grudniu, to jak najbardziej. Chociaż też nie ukrywam, że po prostu te karty turysty się ogólnie kończą w dużej ilości firm. Jakby już wszyscy starają się jednak ich pozbyć, ponieważ ten czas już ich ważności jest bardzo krótki. No my dalej regularnie mamy zapytania o karty turysty, natomiast no tylko do końca roku można z nich korzystać, później już musi mieć e-wizę. Pamiętajcie Państwo, że te informacje przekazujemy, one są aktualne na moment nagrania. Nagrywamy w czwartym kwartale tego roku, 2024. Natomiast zobaczymy, jakie będą zmiany odnośnie wiz kubańskich, systemu wizowego na Kubę w najbliższym czasie. Tak jak nagrywaliśmy ostatnim razem, mówiliśmy o tym, że będziemy informować o tych zmianach, które będą następować. Tak więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału i śledzenia naszych informacji, gdzie będziemy o tym mówić. Wiza na Kubę, jaką ma ważność? Jak używamy tej wizy? Wiza nam pozwala na 30 dni pobytu, no i aplikujemy zaraz przed wylotem tak naprawdę. Natomiast te 30 dni nam się liczy od momentu wjazdu tak naprawdę. Natomiast no, aplikując musimy wydać konkretną datę, kiedy klient wlatuje. Tak więc na przykład jeżeli ktoś wlatuje sobie w tym momencie 15 listopada załóżmy, no to my możemy taki gotowy druk wysłać tydzień przed wylotem. I od dnia wlotu na Kubie ma się 30 dni pobytu. O ile dobrze pamiętam, tam jeszcze pojawiły się dodatkowe informacje, których nie było na karcie turysty. Jak wspomniałaś, tam informacji na karcie turysty było kilka. Teraz mamy już bardziej rozbudowany wniosek i podajemy trochę więcej informacji. Tak, no podajemy chociażby lot czy hotel. Tak naprawdę na karcie turysty tych informacji było bardzo mało, ponieważ był to numer paszportu, imiona, nazwiska, obywatelstwo i to było wszystko. Oczywiście tutaj ten formularz do e-wiz jest dłuższy,
Natomiast dalej powiedziałabym, że są to dość podstawowe informacje, tylko rzeczywiście musimy mieć zaplanowaną podróż. Musimy wiedzieć, kiedy wylatujemy, musimy też wiedzieć, w jakim będziemy hotelu. Te informacje musimy podać. No, wcześniej to nie było wymagane. Można było sobie kupić kartę turysty i później dopiero rezerwować wycieczkę. Jeszcze musimy pamiętać o jednej takiej ważnej sprawie, że o wizę elektroniczną na Kubę możemy aplikować, możecie Państwo aplikować samodzielnie. Musicie Państwo zwrócić uwagę na to, że ten proces może wyglądać troszeczkę inaczej, bo musi być potwierdzenie przez konsulat kubański, dopiero wtedy Państwo otrzymacie tę wizę. Oczywiście zachęcamy do korzystania z naszych usług. Te wizy możecie Państwo otrzymać bardzo szybko, bo mamy wykupiony slot e-wiz, z których korzystamy, żeby Państwa e-wiza była dosyć szybko przydzielona. Tak naprawdę to jest kwestia godzin, jeśli chodzi o załatwienie tej wizy. Natomiast pamiętajmy proszę, że ten proces jest dwuetapowy, czyli najpierw musimy Państwa zarejestrować, dopiero później możemy wydrukować potwierdzenie posiadania tej wizy, które można wydrukować nie wcześniej niż 7 dni przed podróżą, przynajmniej na chwilę nagrania tego materiału. Jak Ty możesz pomóc w uzyskaniu wizy na Kubę? Ogólnie po otrzymaniu zgłoszenia, po tym jak klient nas wyśle wniosek, już tak naprawdę się nie musi niczym martwić, bo nie musi ani pilnować terminów podróży, żeby zaaplikować rzeczywiście przed tym lotem. Nie musi też wnosić żadnych dziwnych płatności, tylko opłaca u nas pro forma i od nas klient później dostaje po prostu gotową wizę. Tylko żeby ją posiadać w trakcie podróży i już nie musi wypełniać żadnych wniosków, nie musi wnosić żadnych płatności do konsulatu, więc tak naprawdę możemy zaopiekować się całym procesem. To jest dosyć ważne, co powiedziałaś odnośnie płatności, bo pamiętajcie Państwo, że Kuba jest na liście krajów objętych pewnymi restrykcjami związanymi na przykład z płatnościami i możecie Państwo mieć drobne kłopoty, żeby zapłacić za tą wizę. Aplikując u nas tych problemów nie ma. Tak więc zapraszamy chyba serdecznie do skorzystania z usług naszych i zamówienia e-wizy na naszej stronie internetowej. Na koniec filmu podajemy linka. Ze wszystkimi pytaniami prosimy do nas pisać. Dzwonić chętnie pomożemy.